A teraz patrzą panie i panowie, będą wyskakiwać sobie za pleców, więc trzeba biało-czerwona też koszulka, panie i panowie, a tymczasem... Jesteśmy po piątym etapie Tour de Pologne z metą w Bielsku-Białej. Z nami jest pan Lech Piasecki, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy w historii, który dzisiaj pełni rolę eksperta telewizyjnego i śledzi tegoroczną edycję wyścigu. Panie Lechu, jeśli chodzi o dzisiejszy etap, to miał być taki etap zdaniem wielu królewski. Wiele przewyższeń, góry. To miał być etap, który troszeczkę nam powie więcej, kto może wygrać tegoroczny wyścig. Czy pan uważa, że wiemy dzisiaj coś więcej po tym etapie? Nie, etap do Dusznik i etap tutaj do Bielska-Białej, no takimi dwoma etapami królewskimi były już, można powiedzieć, na tegorocznym Tour de Pologne. No właściwie ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia, bo ta czołówka pretendentów do zwycięstwa końcowego w tegorocznym Tour de Pologne, no jest wciąż z kilkosekundową różnicą i wszystko może się wydarzyć. Ja myślę, że jutrzejsza czasówka coś więcej nam powie w tej kwestii, kto, gdzie, na którym miejscu kończy ten wyścig. No ale też niewykluczone, że dopiero na ostatnim etapie w Krakowie, na mecie w Krakowie to wszystko będzie wiadomo i się rozwiąże, bo tak niejednokrotnie już bywało podczas Tour de Pologne, że dopiero na mecie w Krakowie okazywało się, kto faktycznie zostanie zwycięzcą Tour de Pologne. Kiedy rozpoczynaliśmy ten etap, wydawało się, że jest taka wielka czwórka, czyli Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, João Almeida i Matej Mohoric. Rafał dzisiaj w końcówce etapu niestety leżał w kraksie, na szczęście szybko wrócił do rywalizacji, ale jutro ma czasówkę w Katowicach. Wiemy, że to nie jest typ czasowca. Czy to nie jest tak, że dzisiejszy etap był dla niego taką ostatnią szansą? Zresztą on sam mówi, że drużyna Emiratów jedzie na Almeidę bardziej niż na niego. No ja myślę, że sprawa jest wciąż otwarta. Kilka lat wcześniej, jak Rafał wygrał Tour de Pologne, ostatni etap był jazdy na czas i z metą na krakowskim rynku. No i Rafał cię obronił. Wprawdzie nie wygrał tej czasówki, ale obronił się i wygrał cały wyścig, więc widać, że jest w dobrej dyspozycji, a będąc w dobrej dyspozycji, nawet jeżeli nie jest wybitnym czasowcem, to na pewno pojedzie tą czasówkę bardzo dobrze. Jak pan ocenia, czy Mohoric, czy raczej Almeida, który z nich powinien być faworytem tej czasówki, bo wielu wskazuje na Almeidę. No Almeida wygrał ubiegłoroczną jazdę indywidualną na czas, nie, ostatnią, nie ubiegłoroczną, dwa lata temu w Katowicach. Na pewno jest mocny, na pewno pokazuje tutaj też, że jest w gronie faworytów. Trudno powiedzieć, Mohoric z drugiej strony no jest w tej chwili kolejny etap w koszulce lidera, a wiemy dobrze, że koszulka lidera jak gdyby trochę pomaga, prawda? Mówi się, że koszulka sama jedzie, nawet jeżeli nie jest wybitnym czasowcem, to też może wyjść na to, że się obroni. Czasówka jest stosunkowo krótka, bo ma 16 chyba kilometrów, więc te różnice czasowe no nie będą jakieś zaskakująco duże, a Mohoric wiemy, że jest dobrym kolarzem, który potrafi jeździć samotnie, bo wielokrotnie pokazywał to podczas ucieczek, więc to mu się może przydać, ta umiejętność również podczas jazdy na czas. I ostatnie pytanie, dzisiaj chyba pierwszy etap bez polskiej ucieczki, ale Patryk Stosz nadal jest liderem klasyfikacji najaktywniejszych, jest duża szansa, że dowiezie tę koszulkę już do Krakowa. Z pana perspektywy byłego kolarza, czy to jest udany tur dla reprezentantów polskich? Głównie o nich pytam, o tych naszych często młodszych zawodników, którzy no nie mają kontraktów w grupach World Touru, ale tutaj mieli okazję się sprawdzić z tymi najlepszymi. No myślę, że tak. No reprezentacja Polski na plecach Patryka Stosza dowiozła koszulkę, bo właściwie ta klasyfikacja już jest wygrana. Musi tylko Stosz dojechać do mety w Krakowie i koszulka jest w reprezentacji Polski. Więc no jak najbardziej myślę udany start. Przede wszystkim też dla wielu zawodników jest to przetarcie się, obcowanie z tymi kolarzami z World Touru, a to nieczęsto się zdarza, żeby mogli się pościgać w takim gronie. Też się na pewno ci młodzi kolarze czegoś nauczyli, coś podpatrzyli. Na pewno też nie było im tutaj łatwo chwilami, no ale to tylko będzie na plus dla nich.